Główny Urząd Statystyczny podał ostateczne dane o marcowej inflacji. Wyniosła ona 16,1% w ujęciu rocznym. GUS skorygowało dziesiątą swoje szacunki dotyczące marcowej inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w ubiegłym miesiącu wzrosły rok do roku o 16,1%. W lutym inflacja wynosiła blisko 18,5%. Spowolnienie inflacji to efekt spadku cen surowców na rynkach światowych, mówi ekonomista dr Krystian Mieszkała. Tu szczególności. Bardzo spada cena gazu, zatem koszty produkcji również spadają. Według większości ekspertów proces dezinflacji już się rozpoczął, ale nie będzie to proces szybki i łatwy. Na koniec roku inflacja powinna być już jednocyfrowa, na poziomie około 9%. Powrót inflacji, mieszczącej się w celach NBP, czyli maksymalnie 3,5%, będzie możliwy według Międzynarodowego Funduszu Walutowego dopiero w 2026 roku.